rośnie jak dzida. Oh, Mastio? Ok. Ty, telefon ci daje bali. Czyli co? No siemano. Cześć. Cześć, chcecie coś zjeść? Cześć. Nie, my mamy pytanko takie taktyczne jedno. No tego, dobra, ten, dawaj. Nie szukacie pracowników tego, ten tutaj na ten. No tak, pewnie szukamy, tylko że to trzeba szefa albo menadżera zapytać, a nie takiego jak ja, kucharza. Mm-hmm. A masz może numer do nich, żeby mu zadzwonić? Weź co, czekaj. Do tego, dam ci numer do menadżera. Czekaj, jak on miał. Jezus, 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 Jezus. Zera, zera. Któryś ten menadżer mówił, żeby tam SMS-y do niego pisać, jak to jest chętny na robotę. Miku Jagger, dobra. Mikę Jagger. To podaję numer do niego. 958 63 302. Mikę Jagger. Dobra. To jest menadżer, on, no powiem ci, różnie jest, wiesz, to tak raz jest po południu, raz wieczorem, ale wiesz, zawsze tak gdzieś po 17 to jest lepiej, najlepiej. Gis, nie będziemy dzwonić jak najbardziej, nie śpieszy się. Dobra, SMS-a mu tam ty zostaw z kontaktami i on będzie to ci odpisze od razu, nie? Tak chyba dobra, najlepiej, nie? To ma sens, no. No, SMS-a, że chętny jest ty do roboty i że prosisz o kontakt, to on tam się ten... A tak, to co? Słychać, panowie? Wszystko git. Dzionek git? Praktycznie, że dopiero zaczął. No, kurwa, dla mnie to jak ja tu od samego rana siedzę, to już nie za bardzo. U mnie się to kończy, kurwa. Zaraz idę na odpoczynek jaki. Ja dopiero wstałem, kurwa. No to tak jest, no jedna, jak to mówią, praca zmianowa. Jeden na pierwszą zmianę, drugi na drugą, a trzeci na trzecią, no. Wiadomo. No. Tylko mi tam ciotki nie tego. Czy pali papierosa spokojnie, to niech się ciotka stoi i pali, no. Wiadomo, wiadomo, nie będzie mi przeszkadzać, tam nie ma co. Dobra, jeść nie chcecie? Nie, na jedzenie. Na jedzenie jesteście, to dobra. Wódki nie chcecie? Nie, raczej nie. Małtaja koreańskiego mogę wam zrobić. A za ile? A na przykład umówmy się tak, ja wam dam za darmo, a wy mi dacie coś za darmo, o. Nie mam co dać w sumie. No, to szukaj po kieszeniach, szukaj, szukaj, co tam mam możesz maskę. Bao dać. O nie, maskę to bao. Kurwa, ja mam maskę dzika, ale powiem ci, nie leżą mi na twarzy, powiem ci. Taka jest moja uroda, nie leżą mi to dobrze na twarzy. Dobra, i czekaj, to idę po tą wódkę zrobić wam. No i dobra, czekaj. Tu jest jedna dla jednego kolegi, tu jest druga dla drugiego kolegi. Można ścielać. Czekaj. Potem
dwie Mogę ci dać minutki. kodeinę, jak Jedną kodeinę wezmę zawsze. Kodeinka to kodeinka, no. To jest zawsze, chcesz. Masz wie, dla piątaka. zdrowotności. Nie, piątaka nie, jedną mi daj. Po co mi tyle? Ja się wezmę. O, dwie się wziąłem. Weź się trzy, to tyle to mi Dobra, starczy, dobra. to wiesz. Trzeba spróbować chyba, nie? No, ciaskaj, to korańka, dobry alkohol jest. O kurde. I nie, nie muci Kurde, tak bardzo, trochę, tylko poczekajcie, trochę, trochę, bo to nie jest tak. Ja był dzisiaj u tym wielowdzieku u kumpli, no to one tam mają takie kurwa zajzajry, powiem ci, że pierwszy to mnie z nóg strzelił, zmiotło mnie po prostu jak świeczkę. Po drugim straciłem wzrok, myślałem, że mi co dali, jaki denaturat, ale kurwa odzyskałem. A po jadzie kobry to musiałem jechać na pukanie ziołądka, bo to za mocny specyfik jest jak dla mnie, powiem ci. No, ale tam też dobra jest, tam też fajne, mają takie rzeczy, tylko no, whisky mają chyba najlepsze, powiem ci, bo najmniej chrzczone. No dobra, No, ale to tutaj pojeść będzie to se trzeba tam dojść do nie Ciebie pojeść, spróbować. nie pojeść tam u nich, bo sałatkę mają tylko owocową, kurwa, ja nie wiem, jakichś wegetarianów czy co tam. No kurwa, Sendi myślałem, chyba nie że mają, wiesz, na ale... Sandy to jakiego dzika, kurwa, albo jako pieczeń, a tu kurwa, sałatka No powiem ci owocowa. tak, jak musiałeś na czyszczenie żołądka, to ja ci powiem, No. że wystarczy jedna roślina i nie będziesz musiał czyścić żołądka, bo ci No. przeczyści. I roślina? Bluszczyk kurdybanek. Jak pan Bluszczyk zje, kurdybanek. znaczy pan zerwie, No. umyje i zje, to zapobiega, że wie pan, że kurwa trucizną na żołądku. A, Spokojnie, to oczyścia, musisz jeść bez mycia oczyścia. i bez mycia jest dobre. No, No. ale to zależy, gdzie zbierzesz, nie? Bo jak przy ulicy, no to warto jednak umyć. Ty A w ostatnio sumie to gdzieś gdzie ja takiego takie coś tutaj znajdę? widziałem. Na Sandy czy tutaj Do nie? lasu, w parku Do leśnym, lasu? no. A to nie, bo tam pumy chodzą, to ja nie lubię. Jedna mnie dziabła, to nie mam wstręt do pum. To pumy to nie, a w lesie to tam i dziki, i pumy, nie wiem, tam jakie myśliwe ponoć chodzą, ale ja nigdy nie widział żadnego, żeby tam te pumy opierdalał, tak, żeby gonił je. No nie wiem, czy warto, bo wie pan, jak nie strzeli pierwszy raz, to puma strzeli jako. No właśnie, nie wiem, ten siskowy, te kurwa, jak to się te siskowniki nazywają, park rangery, to mi mówił, że to pod ochroną. Ja się mówię, panie, kurwa, dzikie takie pod ochroną, to będzie się rzucało na mnie, na co mam czekać, kurwa, prosić o coś, żeby się uspokoiła? Mówię, będę strzelał, no, to będę ratował Myślę, że może życie. być za późno, nie? No ale to ja ratuję Żeby życie, prosić. a nie ochrona Tak, no. jakaś, no. No oczywiście. Tylko, że to jest winna bestia, rację masz. To ona skacze, kurwa, tak jak się ją usłyszy, to potem ma 2 sekundy, kurwa, na reakcję. No i w tym czasie wyciągnąć broń i strzelić jeszcze dobrze pod stresem to ciężko. Ciężko. No to ci powiem, ja mam sposób taki wskoczyć na auto i dopiero celować. To ma sens, ale jak niski samochód, to i też To wstrzelasz. chuja, no to racja, to chuja jest. A powiem ci jeszcze, jak jestem motocyklem w lesie, to kurwa w ogóle porażka. Tak już w ogóle. Co to jest? To wtedy albo siadasz i No spierdalasz, albo tak. próbujesz trafić. Tak, tak. No dobra, to my uciekać będziemy. Dobra, łapcie tego Miku Jagera, SMS-ki pisać i ten. Wiadomo, wiadomo. No, to Czego trzymajcie domyśl, się, domyśl, kiedy no, złapiemy. hej.